Siemaneczko! Witam Cię drogi widzu w pierwszym odcineczku z serwera Ruby Charon. Ze względu na to, że gram na tym serwerze już około miesiąc i gram głównie na streamach, to większość klipów, które będziecie tutaj widzieli, będą zapisami live'ów. Niestety nie posiadam żadnych klipów, które byłyby wyłącznie z Metina, gdyż nagrywałem powtórki z całego OBS-a. Jeśli taka forma odcinku Wam się spodoba, dajcie znać w komentarzach. Jeśli jednak z jakiegoś powodu Wam się nie spodoba, również dajcie znać, bo to będzie dla mnie bardzo pomocne. Staram się czytać wszystkie komentarze na bieżąco, odpowiadać na nie i wyciągać z nich wnioski. Jeśli część rozpoczynającą mam już za sobą, to przejdźmy do samego odcinka. Ze względu na to, że serwer Ruby jest płatnym serwerem, musiałem się zalogować na jakiś inny, postanowiłem tutaj pierwszy lepszy od góry, czyli Bahar. Zalogowałem się na niego i kupiłem na nim tą przepustkę. Kosztowało ona 250 SM-ów. Logujemy się na serwer i pierwsze wyzwanie, które stoi przed nami, to wybór królestwa. Ze względu na to, że to było akurat na live i jeden z uczestników czatu powiedział, że gra w Geno, stwierdziłem, okej, też możemy grać w Geno i w ten oto sposób zaczęliśmy grać w Geno. Następnie pozostaje nam stworzyć postać. Zdecydowałem się na ninja ze względu na to, że widziałem tutaj potencjał w robieniu dungeonów i po prostu lubię tą postać. Serwer ma już aktualnie ponad rok i jak się okazało, na serwerze grają również Polacy. Między innymi gracz Oniku Stonoga, któremu osobiście bardzo chciałbym podziękować ze względu na to, że podarował nam na starcie serwera 10 000, dzięki którym mogliśmy ulepszyć nasz ekwipunek na plus 6, no i nie męczyć się na tych początkowych poziomach. Gdy zaczynałem grać na tym serwerze, myślałem, że nie spotkam tutaj żadnego Polaka i powiem wam, bardzo się zdziwiłem, bo aktualnie jest już w samej mojej gildii około 20 osób, a myślę, że na serwerze jest tych osób w granicach 100. W pierwszej kolejności postanowiłem sobie kupić parę niezbędnych rzeczy z item shopu, mianowicie jest to pierścień doświadczenia oraz rękawica złodzieja. Następnie przeszedłem do ulepszenia ekwipunku. Po ulepszeniu, z racji, że mieliśmy troszeczkę SM-ów na koncie, stwierdziłem, że powinniśmy sobie kupić jakiegoś peta, żeby łatwiej nam się tutaj biło metinki, expiło i ogólnie poruszało. Ostatecznie wybór padł na Blueberry'ego, ze względu na to, że zwiększa on nam tutaj obrażenia w walce z potworami. Następnie szybka zmiana hasła w depo, no liczyliśmy tutaj na 3 na potwory, niestety nie udało się, ale dostaliśmy 3% dodatkowego pedeka. No i teraz czas na kwintesencję całego metina, czyli expienie. Po chwili ekspienia postanowiliśmy iść na mapę handlową i powiem wam, wow, co tu się dzieje, to jest naprawdę niesamowita sprawa. Dla porównania, na serwerze Polska jestem w stanie w rogu stać nawet kilka godzin i nie ma problemu, nie zlaguje mi tej postaci, a tutaj nawet stojąc w rogu, kilkanaście minut to jest maksimum, ile mój komputer jest w stanie tutaj wytrzymać w rogu. Będąc na bazarze, sprawdziłem ceny różnych rzeczy, m.in. korów antycznych i okazało się, że są w naprawdę bardzo dobrych cenach, co skłoniło mnie do inwestycji w kory Demonis. W tamtym czasie antyki diamentu kosztowały okolice 1,5 wona, antyki rubinu 3,5 wona, jadeity 1 won, szafiry 60 000, granaty 60 i onyksy około 80. Prawie bym zapomniał o najważniejszych, a mianowicie antykach ametystu, które kosztowały w tamtym czasie 7-8 wonów. No i teraz oczywiście ulepszanie. Zobaczcie jak wyszło. Jedna próba na rubina i jest, udało się. Co prawda nie był to ametyst, ale po ametyście to jest drugi najdroższy kamień. Z racji, że z ametystem nie mieliśmy tyle szczęścia, a bardzo chciałem wbić chociaż jedną sztukę ametystu, tym bardziej, że udało się jeden rzadki wbić, więc stwierdziłem, już nie jest tak daleko, spróbujmy.
No i jeszcze parę razy dokupowałem te kory z nadzieją, że uda się chociaż wbić jednego antyka. Żeby sobie sprawdzić calutkie po prostu ulepszanie tych korów, kupowanie, otwieranie, to zapraszam po prostu do obejrzenia powtórki live'a, tam wszystko dokładnie można sobie sprawdzić. Tworząc odcinki chciałbym Wam pokazać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, także trzymajcie się czegoś i lecimy dalej. Po skończonym ulepszaniu przeszliśmy do tutaj sprawdzania cen aktualnych na rynku i wystawiania tutaj antyków na sprzedaż. Nie zdecydowałem się na ulepszanie do legend, bo wiem, że to oddaje naprawdę różnie, a w aktualnej sytuacji potrzebujemy mieć jak najwięcej pewnych pieniędzy. Dzięki inwestycji w kory udało nam się zebrać okolice 25 wonów, a jeszcze kilka korów zostało na sklepie. W pierwszej kolejności postanowiłem kupić zbrojkę, bo nie była ona droga, a dała sporo defa i ułatwiła nam ekspienie bez używania większej ilości potek. Miałem też genialny plan, żeby wbić nią kadę speeda plus trójkę, no ale niestety oczywiście się nie udało, a na tym serwerze nie mam żadnych czyszczeń, więc zostało tutaj ze spalonym kadekiem. Chwilę później zacząłem się zastanawiać, co można by było zrobić, żeby tutaj zwiększyć damage na tej postaci, czy może jakaś szarfa, czy może jakiś szczeniak, co zrobić. No i tak padło na tego szczeniaka. Zastanawiałem się nad tym dość długo, ale stwierdziłem, dobra, spróbujmy chociaż jedną szkatę, no i zobaczcie tutaj, jaki był efekt. Da trochę damage'u, ale teraz to wiecie, teraz ja bardziej kasy potrzebuję. Możemy kupić podkontencik. Macie jedno podkontencik, jak poleci z jednej, to będzie git. Wyprzedane, kurde, już ludzie podkupują. Uwaga, 3, 2, 1. Nie wierzę, po prostu nie wierzę. No i tak jak widzicie, mega giga fart. No naprawdę, no nie spodziewałbym się, że coś takiego się uda, no jednak widzicie, cuda się zdarzają nawet w metinie. Boczu się już mamy, niestety damage'a wciąż brakuje, musimy coś z tym zrobić, także wybór padł na szarfę. Szarfa powinna dać nam bardzo dużo obrażeń, zwłaszcza na początkowym etapie gry. Wybór padł na szarfę 19, mianowicie szarfę Z. Po zakupie szarfy powstały kolejne pytania. Co do niej włożyć, jaki wkład? Czy jakiś łuk wężowy, czy jakiś łuk zodiaku, może jakiś kruk. Koniec końców wybór padł na łuk Feniksa. Ze względu na to, że łuków wężowych nie było żadnych tanich, jeżeli chodzi o łuki kruka, naprawdę nie było niczego sensownego w dobrej cenie. Koniec końców stwierdziłem, dobra, na razie na początek może być ten łuk Feniksa, no i taki łuk Feniksa został wbity do szarfy. Jeśli dotrwałeś do końca, daj znać, czy Ci się podobało lub też nie. Wszystkie komentarze będę brał pod uwagę w moich dalszych realizacjach. A tymczasem trzymajcie się, na razie do zobaczenia, cześć!